i Syna, i Ducha Świętego. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Lecz przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Oni zaś powtórnie zawołali. Nie tego, lecz Barabasza. Piłat, nie znajdując szczególnej winy, którą można by przypisać Jezusowi, ulega presji oskarżycieli. I w ten sposób Nazarejczyk zostaje skazany na śmierć. Wydaje się nam, że Cię słyszymy. Tak, zostałem skazany na śmierć. Go postawili przed sądem i skazali na śmierć przez ukrzyżowanie. Śmierć najbardziej haniebną. Niemało naszych rodzin cierpi z powodu zdrady współmałżonka, osoby najbliższej. Gdzie się podziała radość bliskości życia w zjednoczeniu? Gdzie jest poczucie bycia jedno? Gdzie owo na zawsze, które sobie przyrzekaliśmy? Patrzeć na Ciebie, Jezu, i przeżywać z Tobą chwile, w której dzieją się miłość i przyjaźń wzbudzone w naszym związku, odczuwać w sercu rany zdradzonej ufności, zagubionej zażyłości, utraconej pewności. Patrzeć na Ciebie, Jezu, właśnie teraz, kiedy jestem osądzany przez Tego, kto nie pamięta o związku, który nas łączył w całkowitym darze z siebie. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zebrali zatem Jezusa, a On dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Piłat wydaje Jezusa w ręce arcykapłanów i straży. Żołnierze wkładają mu na ramiona płaszcz purpurowy, a na głowę koronę z cierni. Szydzą z niego w nocy, policzkują go i biczują drewna krzyżem, do którego przybija się łotrów, aby wszyscy widzieli, jakie jest przeznaczenie złoczyńców. Wielu z jego bliskich ucieka. To wydarzenie sprzed 2000 lat powtarza się w historii Kościoła i ludzkości. Także dzisiaj jest to ciało Chrystusa. To Kościół bity i raniony od nowa. Widząc Ciebie takiego, Jezu, zakrwawionego, samotnego, opuszczonego, wyszydzonego, pytamy się, czy tymi ludźmi, których tak ukochałeś, dobrze im czyniłeś i oświecałeś. Czy tymi mężczyznami, tymi kobietami nie jesteśmy może dzisiaj my? Także my ukrywaliśmy się ze strachu, że będziemy wciągnięci, zapominając, że jesteśmy Twoimi uczniami. Ale najpoważniejsze jest to, Jezu, że ja również mam udział w Twoich cierpieniach. Zaczęliśmy sobie, kiedy nie rozpoczynaliśmy na nowo, pragnąc dla siebie dobra. A my natomiast nadal dajemy posłuch naszej pysze. Chcemy zawsze mieć rację. Upokarzamy tego, kto stoi w pobliżu.
Świat.